kluczowa i ta druga szczególnie piękna i szczególnie ważna. No, dziękuję bardzo. Na pewno taka bramka na pocieszenie, tak, bo nie przegraliśmy tego spotkania. I czym też nie zmniejszyliśmy przewagi punktowej nad Wisłą, a przybliżyliśmy się na pewno do tej ósemki. Ciężko właśnie było w tej drugiej połowie, bo praktycznie twój strzał był takim pierwszym groźnym w drugiej części. Tam wcześniej Madera trochę głową, ale to nie było groźne. Ciężko wam się grało w strzelanie. No tak, trudno się nie zgodzić z panem. Myślę, że oddaliśmy pole w drugiej połowie Wiśle, która przejęła inicjatywę i grała wysoko pressingiem, nie pozwoliła nam na to, byśmy swobodnie rozgrywali piłkę. My też tego nie potrafiliśmy zrobić, nie potrafiliśmy się utrzymać. No i konsekwencją było to, że Wisła strzeliła dwie bramki i wyszła na prowadzenie. Szkoda, że w tej pierwszej połowie nie dograłem tej piłki dokładnie do Karola, tam piłka podskoczyła, ale a tak to no pewnie gdybyśmy objęli prowadzenie na 2-0, no to myślę, że ten mecz wyglądałby zupełnie inaczej, a tak. No myślę, że trzeba się cieszyć z remisu. Ty dogrywałeś do Karola, czy próbowałeś strzelać? Nie, tam dogrywałem do Karola. Tak.